klucz to wyciągnę. Potrafią posiadać gigantyczne zasoby wiedzy. Nie biorą pod uwagę, to znaczy, że nie umieją pracować. Fundacja Orlen wspiera edukację uczniów powiatu płockiego, organizując Ligę Debat Fundacja Orlen. Cel programu to podnoszenie kompetencji młodych ludzi w takich dziedzinach jak sztuka wypowiedzi publicznej, argumentacja czy prowadzenie sporu. Liga Debat Oksfordzkich jest to program, który uczy młodzież debatowania, ale debatowania w sposób merytoryczny, zgodnie z określonymi zasadami, debatowania, w którym zadawane są pytania, przerywana jest wypowiedź. W Warszawie taka Liga Debat już od wielu lat funkcjonuje, w wielu innych miastach wojewódzkich także. Jest to tradycja anglosaska, a my jako Fundacja Orlen zaproponowaliśmy taką ligę młodzieży z Płocka, dlatego że uważamy, że młodzież z Płocka jest mądra, inteligentna i warto, żeby uczyła się debatować. Program jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. W tym roku zorganizowano drugą już edycję Ligi Debat Fundacji Orlen. Program prowadzony jest przez cały rok szkolny. Debata oksfordzka może być podzielona na takie dwa zasadnicze sfery. Sferę argumentacji, czyli tą retoryczną, oraz sferę prezencji, sferę powiedzmy całego entourażu danej wypowiedzi. Czyli z jednej strony mamy taką ocenę merytoryczną, a z drugiej strony ocenę retoryczną całości danej wypowiedzi. Oceniamy indywidualnie każdego z mówców, jego warsztat i oceniamy też pracę na poziomie drużyny. Czyli jest kilka kategorii, w których oceniamy drużynę jako zespół i to też wynika z tego, jakie kompetencje ma debata promować, ma debata wzmacniać. W finałowej rundzie przygotowano dla młodzieży dwie tezy. Jedna dotyczy tego, czy utrwalony współcześnie podział na pokolenia przynosi więcej szkód niż korzyści, a druga dotyka tematu algorytmów personalizujących treści w mediach społecznościowych. Myślę, że z jednej strony pozwala to uczniom nabyć, nazwijmy to, wychowanie, przyzwyczajenie oraz nauczenie się tego, jak mówić do ludzi, jak mówić do tłumu, ale także jak mówić do każdego z nas indywidualnie, jak być po prostu ciekawym mówcą, ciekawym człowiekiem. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, wielu uczniów w szkole, na studiach, w przyszłości również cierpi na to, że otrzymuje ogromną dawkę wiedzy. Jest to często wiedza uporządkowana na przykład w ramach dziedziny albo w ramach konkretnego tematu. Ale to, żeby tą wiedzę zmienić w coś bardzo konkretnego, żeby przekuć ją w umiejętność powiedzenia, wyrażenia się do drugiego człowieka, myślę, że w pewnym stopniu zawdzięczamy to debatom. Kolejne edycje Ligi Debat Fundacji Orlen zaplanowane są aż do 2027 roku, a partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Projekty Edukacyjne.